Witajcie w kolejnym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka są podłoża aktywne, ale raczej powinienem powiedzieć, że będzie to odcinek z Archiwum X pod tytułem Gdzie podział się mój fosfor? Już na początku zrobimy sobie małą selekcję widzów. Te osoby, które liczą na to, że będzie to ranking substratów podłoży aktywnych, muszę rozczarować. Nie będzie tutaj takiego rankingu, ja nie będę omawiał tego, które podłoże jest najlepsze. To, co u innych się sprawdza, u drugiej osoby niekoniecznie musi się sprawdzić. Opinie jak zawsze są podzielone, jedni chwalą, inni narzekają. Ale nie o tym jest ten odcinek. Ten odcinek traktuje o pewnym problemie. O problemie nawożenia na substratach aktywnych, a szczególnie fosforanów. Oglądajcie dalej. Wielu z Was, którzy używacie substratów aktywnych, podłoży aktywnych, zauważyło, że podawanie fosforu jest problemem. Podajecie odpowiednią dawkę fosforu i na przykład już kilka godzin później okazuje się, że tego fosforu nie ma. Co się z nim stało? W tym odcinku postaram Wam się odpowiedzieć na to pytanie. Co się dzieje w Waszym trójkącie bermudzkim? Coś do niego wpada i ginie bez wieści. Czy aby na pewno? Pamiętajcie o tym, że każde akwarium jest inne, a zależności jest naprawdę ogrom. Można by było wiele kartek papieru zapisać. U jednych te znikanie, nawet bym powiedział, fosforu odbywa się gwałtowniej, u innych wolniej. Oczywiście te zaniżanie fosforu następuje też w różny sposób, na różnych substratach, w różnych zbiornikach. Tu zależy wszystko od wielkości zbiornika, od jego oświetlenia, od podawania dwutlenku węgla lub jego niepodawania, od gatunków roślin, od ilości takich roślin w akwarium i wielu, wielu innych czynników, o których już nie będę wspominać. Wielu z Was, posiadaczy substratów aktywnych, podłoży aktywnych, zauważyło, że po podaniu fosforu i badaniu wody na ten parametr kilka godzin później na przykład lub na drugi dzień, zauważacie, że tego fosforu nie ma. Albo jest go ułamek tego, co podaliście. Czy rośliny mogły go pobrać, wciągnąć, zużyć? W pewnym sensie tak, ale w niewielkim stopniu. Oczywiście te pobieranie fosforanów przez rośliny przebiega dość mocno w akwariach, bardzo dobrze oświetlonych, systemem dwutlenku węgla z dużą ilością roślin. Rośliny, żeby przeprowadzać fotosyntezę, budować swoje tkanki, komórki, potrzebują tego związku. Ale nie aż w takich ilościach, żeby ślad chwilę po nim całkowicie zniknął. Więc podajecie go dalej. Codziennie jeszcze troszeczkę, aż po pewnym czasie nagle łup i mamy ogromną ilość fosforanów w akwarium i problem z glonami. Co się tutaj wydarzyło? Musicie wiedzieć, że w przyrodzie nic nie ginie. Ewentualnie zmienia postać. Co się wydarzyło w akwarium z podłożem aktywnym, z fosforem, z nawozem fosforowym, który podajecie do akwarium? Przecież testy go nie wykrywają. No nie wyparował, nie ulotnił się, nie otworzył się portal do innego świata i fosfor zniknął. Fosfor jest dalej w Waszym zbiorniku, ale uległ sorpcji przez podłoże aktywne, przez te granulki, z którego zbudowane jest podłoże aktywne. On lekko jak gdyby zmienił swoją dostępność. Jest teraz pożytkowany przez korzenie roślin. Jeśli chcecie badać wodę w akwarium, w którym jest substrat aktywny, należy to robić inaczej. Nie pobieramy wody ze słupa wody z akwarium, tak jak do tej pory to robiliście, a robicie to zupełnie inaczej i za chwilę Wam pokażę, jak to prawidłowo zrobić. A czym jest ta tajemnicza sorpcja? Jest to bardzo prosty proces. Jest to pochłanianie jednego związku, w tym przypadku na przykład fosforanów, przez inne, na przykład tutaj w przypadku
ciało stałe, granulat waszego substratu. On jest porowaty i następuje proces sorpcji, czyli pochłanianie w tym przypadku fosforanów. Oczywiście takie ziarna substratu mają swoją pojemność i nie są w stanie bez końca jak gdyby pochłaniać ten fosfor. Dlatego wy podajecie sobie do akwarium nawóz, bo badacie wodę i nic wam nie pokazuje ten test, więc podajecie ciągle więcej, więcej i więcej. Oczywiście substrat pochłania, ale do pewnego momentu. Do tego momentu, który już wszyscy znacie, że nagle mamy dużo fosforanów w akwarium. Często czyta się na różnych forach internetowych, że substrat oddaje. Nieprawda, substrat niczego nie oddaje. On po prostu w pewnym momencie przestał już pochłaniać fosforany. A że zawyżacie dawkę, bo wcześniejsze dawki nic nie dawały, więc nagle okazuje się, że macie tego fosforu w akwarium bardzo dużo. Tutaj niestety nie powiem wam, jakie substraty, po jakim czasie oddają, nie oddają, przepraszam, przecież nie oddają, przestają wiązać ten fosfor. Tutaj sprawa ma się różnie w różnych zbiornikach, jak wspominałem wcześniej każdy zbiornik to inny ekosystem rządzący się własnymi prawami. To zależy od ilości fosforanów, które podaliście wcześniej do akwarium, nawet rodzaju nawozu, oczywiście ilości roślin, które są w stanie ten związek pochłaniać. Oczywiście taka sorpcja może trwać troszeczkę dłużej, bo przecież rośliny wyciągają cały czas przez korzenie z tego substratu fosforany, niezbędne im do życia. Więc nowe dawki fosforu, fosforanów mogą znowu zostać pochłonięte przez substrat. Ciężko tutaj określić czas trwania takiego zjawiska. Jest to po prostu niemożliwe. Takie badanie należałoby wykonać dla każdego zbiornika osobno. Badamy wodę pobraną z akwarium normalnie w tradycyjny sposób i mamy 0,00. Spodziewałem się jednak, że coś tam po przecinku będzie, ale nie ma nic. Jednak substrat pochłonął wszystkie fosforany ze słupa wody. Do testu będzie nam potrzebna rękawiczka, sączek, test, jakiś kubek i przedłużona strzykawka. Oczywiście nie musicie mieć tego profesjonalnego wszystkiego, wystarczy na przykład filtr do kawy, zwykły test, kubek i przedłużona strzykawka, na przykład z igłą, całkowicie wystarczy. Pobieramy sobie wodę z podłoża, z mniej więcej 3/4 głębokości. Musicie pobrać 10 ml dla normalnych takich kropelkowych testów. Pobierzcie troszeczkę więcej, bo zawsze trochę odpadnie, na tych sączkach pozostanie. Ja tu mam bardzo gęsty ten filterek, ale w waszym przypadku wystarczy filtr od ekspresu do kawy. U mnie przesączanie potrwa pewnie z pół godziny, może lepiej. Będzie dobrze przefiltrowane, ale długo to trwa. Przy filtrach od ekspresu do kawy będzie to troszeczkę szybciej, ale przez jakąś dobrą bibułę też możecie spróbować to przesączyć. Musicie mieć pewność, że ten filterek jest sterylny, nie jest nasączony niczym. No i teraz wystarczy tylko zaczekać, aż ta woda się przesączy. Trochę to w moim przypadku potrwa. A teraz wyniki z wody, z podłoża. Jak widzicie, 0,52. Totalna różnica. W akwarium, w wodzie normalnie nie ma nic, a w podłożu 0,52. Myślę, że to sporo wyjaśnia. Jak widzieliście, 0,52, czyli tyle, ile chciałem mieć. Taką wartość będę starał się utrzymywać. Mimo wszystko do wody będę podawał fosforu, aby osiągnąć stężenie w słupie wody, jakieś 0,1. To jest wystarczające, aby utrzymać dobrej kondycji rośliny, które rosną na kamieniach.
na korzeniach, czyli nie mają systemu korzeniowego w podłożu, w substracie. W substracie, wkoło tego substratu, jak widzicie, jest dużo fosforu, wystarczy pogrzebać w dnie, żeby on się wydostał, gdyby do słupa wody. Musicie być ostrożni, gdy robicie jakieś prace porządkowe w akwarium lub przesadzacie rośliny, albo nie daj Boże, zmieniacie elementy aranżacji, wtedy ten fosfor może się wydostać do słupa wody i to w znacznych ilościach w stosunku do tego, co mieliście do tej pory oczywiście. Jak już zapewne zauważyliście, fosforan nie jest tak mocno wiązany w ziarnach substratu, więc można go łatwo wypłukać, dlatego my możemy pobrać sobie wodę zawierającą fosforany z podłoża. Nie jest to trwałe wiązanie, jak na przykład w przypadku węgla aktywowanego, który trwale wiąże związki chemiczne. Tutaj dość łatwo można z tych ziaren, z tego podłoża te związki wypłukać. Połączenie, ta sorpcja nie jest takim trwałym połączeniem. I dlatego rośliny bez problemu mogą pożytkować sobie fosforany przez korzenie, wydostając go właśnie z podłoża. Gdyby to był takie wiązanie jak w węglu aktywowanym, byłoby to niemożliwe. Najważniejsze jest to, aby nie wpaść w pułapkę nawożenia. Czyli badamy wodę na fosfor, na fosforany i pokazuje nam zero. Podajemy odpowiednią dawkę fosforanów do akwarium. Na drugi dzień badamy wodę, znowu zero. Więc podajemy jeszcze więcej. Badamy wodę. Coś tam niby jest, ale dawka jest strasznie mała. Właśnie stężenie jest bardzo małe. Więc podajemy jeszcze więcej tego fosforanu. I tak dalej, aż do pewnego momentu zaczynamy zauważać, że te dawki jednak troszeczkę już się wyższe utrzymują. No może jest to minimum, nie tyle co byśmy chcieli, ale już powiedzmy w miarę jest ok. I tutaj zaczyna się właśnie taka pułapka. Stężenie fosforanów w wodzie wzrosło na skutek intensywnego podawania tego nawozu. Ale rośliny nie spożytkują go tak, jak myślicie. Dlatego, że mają dostępny fosfor, który mogą pobierać przez korzenie. Więc jak gdyby pochłanianie tego fosforanu z wody będzie dużo mniejsze. Aż dochodzi do takiej sytuacji, że tego fosforu dostępnego dla roślin jest bardzo dużo. I dostępnego dla glonów. I zaczynają się problemy. Zwróćcie na to szczególną uwagę. Myślę, że wielu z Was, akwarystów, którzy macie zbiorniki właśnie na substratach aktywnych, doskonale sobie z tym radzi, oglądając zdjęcia Waszych zbiorników na różnych forach internetowych z ogromną ilością roślin, na przykład akwaria w stylu holenderskim lub naturalnym. Te akwaria przepięknie wyglądają i kondycja roślin jest naprawdę świetna. Więc jak widzę, zjawisko jest już opanowane i osoby, które od dawna mają takie zbiorniki, bardzo dobrze sobie z tym radzą i to, co dzisiaj tutaj opowiedziałem, jak gdyby jest im już doskonale znane. Osobom, które borykają się z problemami nawożenia w akwariach z substratem aktywnym, z podłożem aktywnym, mogę doradzić, że fosforany należy utrzymywać w pewnych ryzach. Nie mogą to być bardzo wysokie stężenia, wysokie dawki podawane, dlatego żeby nie zaryzykować pojawienia się na przykład dużej ilości problematycznych glonów. Ja osobiście utrzymuję stężenie fosforanów w podłożu, badanych tą metodą, którą Wam pokazałem, w dawce, jak gdyby w stężeniu 0,5. Oczywiście dopasowując do tego odpowiednią ilość azotanów i całe, jak gdyby, nawożenie pod tym kątem. Chciałem Was przeprosić, ale nie zawsze jestem w stanie odpowiadać na Wasze pytanie, których jest coraz więcej tutaj na YouTubie, na Facebooku, na Messengerze. Tych pytań czasami jest naprawdę ogrom, a mój czas jest bardzo mocno ograniczony i nie jestem w stanie na wszystkie pytania odpowiadać. Oczywiście staram się to robić,
ale nie zawsze mi się to uda, więc nie gniewajcie się, jeśli nie odpowiem szybko, a może czasem nawet w ogóle na wasze pytania. Czasami piszecie do mnie z prośbą o rozwiązanie pewnych bardzo skomplikowanych problemów. Nie zawsze opisujecie wszystko to, co pomogłoby mi rozwiązać taki problem. Często opisujecie to zbyt ogólnie, nie podając żadnych szczegółów i tu się zaczyna dociekanie, a to wszystko bardzo długo trwa. Jak wspominałem, mój czas jest bardzo mocno ograniczony. Będę się starał, ale obiecać nie mogę, że zawsze mi się to uda. I oczywiście na koniec, jak zawsze, zapraszam was na mojego Facebooka, gdzie dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim będziecie widzieli wcześniej, jaki jest temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam, wpadajcie.